Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj test, recenzja podkładki pod mysz dla graczy od firmy Logitech, model G240. Ceny tej podkładki sprawdzicie sobie w opisie filmu, natomiast w tej chwili przechodzimy już do samego testu. Zapraszam. Przede mną podkładka firmy Logitech G240. Podkładka miękka, materiałowa, przy okazji też bardzo cieniutka, ponieważ tylko 1 mm grubości. Jeśli chodzi o wymiary, to jest to 340 mm i 280. I z założenia jest to podkładka przeznaczona chociażby do sensorów Delta Zero firmy Logitech. Nadaje się także oczywiście do innych myszek, tak do optycznych, jak do laserowych. Jak widzicie, nie mamy żadnych tutaj rysunków. Faktura jest dość jednolita i mamy tylko logo firmy Logitech tutaj. Co do powierzchni, została tak zaprojektowana, żeby nie stawiała zbyt dużego oporu, natomiast nie jest to też podkładka typu Speed, raczej bardziej taka hybrydowa. Co do brzegów, nie mamy, jak widzicie, obszywanych brzegów, ale jest to podkładka krojona tylko i wyłącznie z dwóch warstw. Jest to warstwa, którą mamy na górze, oraz od spodu warstwa gumowa, która zapewnia bardzo dobrą przyczepność, po prostu jakbyśmy ją przykleili. Jest zdecydowanie podkładka dla osób poszukujących bardzo cienkiego produktu, jedna z najcieńszych na rynku, i za dużo nie mamy 1 mm podkładek. Ja osobiście wolę grubsze, natomiast warto wiedzieć, że też są produkty tego typu. Rozmiarowość średnia, pod względem grubości bardzo cienka i pod względem powierzchni jest to podkładka hybrydowa z cechami podkładek Control oraz Speed. Zobaczcie, myszka przesuwa się dość lekko, natomiast możemy też sensorem precyzyjnie sterować. Sprawdzimy teraz precyzję, zachowanie myszek. Na początek myszka z sensorem optycznym Pixart 3305. Jest to Canon Tyrant. Dobrze, uruchamiamy program Paint. Zaczniemy od najniższej 400 dpi. Sprawdzimy, jak jest z precyzją sensora. Teraz 800, 1600. I 3200, w tym przypadku interpolowana, ale dobra, tragedii nie było. Przy szybkich ruchach na tej podkładce kursor podąża tam, gdzie chcemy. To były dwie rozdzielczości, najniższe 400 i 800, teraz 1600. O, tutaj już jest troszeczkę gorzej. Mała utrata kontroli. I 3200. OK, czyli lepiej wypadają tutaj niższe rozdzielczości 800 do 1000 maksymalnie. I to by było, jeśli chodzi o myszki optyczne. Teraz myszka TTU Sports by Tremontec Teron Plus z sensorem laserowym, najlepszy na rynku, czyli Avago 9800. Sprawdzimy sobie też w kilku rozdzielczościach. Najniższa w tej chwili jest 1000. Zwiększamy rozdzielczość na wyższą. Też nie ma problemów. Zobaczymy jeszcze wyższą. OK. I na tych trzech sprawdzimy także ruchy w podkładce. Zobaczcie, przy niskim dpi mamy bardzo dokładny ruch. Zwiększamy. Również laser sobie radzi. Troszeczkę gorzej, ale sobie radzi. Teraz wysokie dpi. No, jest gorzej, natomiast jak widzieliście, i sensor laserowy, i sensor optyczny radzi sobie na tej podkładce bez żadnego problemu. No dobrze, widzieliście tą podkładkę dokładnie, jak jest wykonana, jak się zachowuje, jak myszki na niej wypadają. Nie ma problemu i z optykami, i z laserami, natomiast co do samej podkładki, wykonana dość dobrze, ale dla mnie po prostu za cienka. 1 mm podkładka dla mnie to nie jest to, czego szukam, ponieważ osobiście wolę grube podkładki, 3-4 mm. Wtedy też dla mojej dłoni jest komfort. Natomiast jeśli szukacie podkładki bardzo cienkiej, jednocześnie zapewniającą dobry stosunek prędkości przesuwania myszki do kontroli sensora, to ta podkładka jest dość ciekawa, chociaż też swoje kosztuje. Pamiętajcie, że ceny sprawdźcie sobie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Jeśli film Wam się podobał, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Pozdrawiam Was, cześć!